Witam was wszystkich na Stopamie i na kolejnym odcinku z Stopamu i tego, i przejażdżki. Dzisiaj sobie pojeździmy i no i w sumie to tyle. Niestety nie możemy dostawczy, ponieważ jest tam wypadek, więc nie umożliwia nam ten robić przejażdżki. Co tu się dzieje? Awaryjne włączamy. Musimy zabić osobę, ponieważ jest wypadek, chociaż... Czekajcie. Chociaż nie będziemy na razie zabijać osób. Tak bez powodu, na razie nie. Tak na chwilę nie. O nie, o nie, o nie. Dobra, okej. Ugasiłem pożar. Dobra, okej. Problem jest taki, że pociągi nie mogą tu jechać, więc to jest już pierwszy przypadek. No, jest przypadek, więc najgorzej. No nie, jeszcze zabrakło światła. No, ale co, odpalimy światła. Odblask, jak w prawdziwym życiu, gdzie jest mgła, albo jest tutaj ciemno jak w pupie. Ale chyba mimo to i tak nie pojedziemy, ponieważ tam jest wypadek, gdzie tam jest taki tunel. Dobra, okej. Ty co się będziesz pieprzał? Ja tu mam pierwszeństwo. Przecież już mówiłem na odcinku. Kto ma pierwszeństwo? Dobra. Pojedziemy sobie ze stówę. Ze stówę, bo to jest takie ograniczenie prędkości. No jejku! Kto to zmienił? No pięknie, że ktoś mi wjechał. Tak się nie jeździ. W ogóle nie chcę, żebym tak jeździł, więc zmieniamy kierunek. Pięknie, cały czas teraz będzie wywalać prąd. I będzie ciemno. I musiał światła. Dobra, okej, odpalamy sobie pociąg. Co ty się pieprzasz? No, no jeszcze, jeszcze, jeszcze tego parkowało. Pięknie. Pięknie, normalnie jesteś w ogóle idealny, idealną kierowcą bombowcą, naprawdę, jeśli naprawdę się nadajesz. Ty jesteś prost idealny, idealną kierowcą bombowcą, ja nie rozumiem takich ludzi, ale będziemy musieli zabijać osobę, a nawet ta kierowca bombowca się sam zabić, ponieważ mi wjechał, a zamiast ustąpić pierwszeństwa mi, to się pieprzam jak debil. Nawet bym od debili musiał wyzywać. Dobra, okej, jedziemy. W końcu jedziemy. Dobra, okej. Mam nadzieję, że teraz prądu nie wywali. Chociaż i tak czy się nie będzie prądu wywalało. No, teraz już nie będzie. Dobra, okej. Na szczęście sobie możemy... No w sumie na spokojnie możemy sobie jechać. Tylko co tu się dzieje? To wypadek. No i czemu wjechałem? No pięknie. Pięknie, po prostu normalni kierowcy, bombowcy. No pięknie. A ty co? Co ty robisz, gościu? Gościu! Odwala ci coś! Dobra. Pamiętacie, że jak ktoś wam wjeżdża w tyłek, to oczywiście ta osoba zostanie zabita. Bo to jest nieszczególne z przepisami. Pamiętacie, że jest taki jeden przepis, aby nie wjeżdżać komu w tyłę, tylko użyć e-stopa, ponieważ to ulegnie wypadkowi. O rany, co tu się dzieje? Lepiej zostawcie suba, żeby wam pociąg się nie skończył tak jak ten. Dobra. Zobacząc, co tam się dzieje w ogóle, bo widzę, że pociąg nuklearny nie mógł jechać, albo... Może chyba se, kurde, żartował, żeby wybuchnąć ten pociąg. No oczywiście, jasne, że tak. Dobra, okej. I w końcu już jedziemy. Naprawdę. Takie przypadki są codziennie, więc no niestety... niestety nie da się tak opanować ludzi. Na pań ludzie. A może, że se stworzę Discorda. Wiem, że mam Discorda, ale... stworzę takiego Discorda, takiego administratora. Jakby no. Taki administrator. Wiecie. Że administrator serwera i byśmy mogli sobie stworzyć serwer Discord i to wspólny.
Dobra, okej, okay. W końcu sobie pojeździmy, bo już ani jednej dokładnej przejażdżki żeśmy nie zrobili. Dobra, okej, stówkę sobie pojedziemy, jak normalnie kierowcy, bombowcy. No nie, no nie! Co się znowu tam dzieje? Muszę użyć stopa, bo ja bym mu wjechał. Boże! Co tu się dzieje z tym pociągiem? Nie to, że jeszcze się laguje, to mi po użyciu e-stopa wjeżdża mu w tyłek. Pięknie. Aha, i pewnie tą samą osobę muszę zabić. Dobra, jeżeli wam się nie uda zabić osoby, no to weźcie podpalarnię i podpalcie mu pociąg. No i teraz sobie nie pojeździmy, bo oczywiście za własną głupotę. O w mordę, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dobra, chyba sobie pojedziemy teraz osobowym, chociaż nie. Da się to jakoś posunąć? Chyba nie. Bo oczywiście lagi są! Aha! I rakieta poszła w tą stronę zamiast tą! Ja nie rozumiem! Pajnudców! Normalnie deweloperzy są zrąbani. Dobra, okej, okay, musimy niestety zaczekać, żeby wypadek zniknął. Nie jedź! Aha, i mimo to i tak wypadek usunął się. Dobra, okej. Okay. Ty masz już podpalony pociąg! No co ty robisz?! Spadaj! Pamiętaj, pojawisz się dzisiaj na odcinku i będziesz zgłoszony, prawda? I pewnie jeszcze się ze mnie śmieje jak debil. On robi z siebie debila, ewidentnie. Kroko. Gdzie to mamy tego kroko walonego? To jest ten gościu. Dobra. Sam jest debilem i kidem. Dobra, okej. Więc nie przejmujmy się takimi kidosami, tylko po prostu omijmy to. Omijmy to i tyle. Po prostu się nie przejmujmy się takimi kidosami, jak on się wyśmiewa z nimi. Chociaż nie wiem, czy to jest on. Dobra, okej, my sobie możemy jechać, bo pociąg za nim tu będzie, to wiadome. Dobra, okej, widzę, że ten pociąg przepisowo jedzie, tylko że trochę wolniej. O rany! No co ty robisz? No co ty robisz, gościu? Jak ty wolno jedziesz? Dobra, podpalamy mu pociąg. Dobra. Aha, jeszcze się gościu dołączył ze mną, ale ja chciałem tylko mu dać mandacik. Chciałem mu dać tylko mandacik. Mandacik. Dobra, okej. Gościu, ty masz mandacik za to. Znaczy się to laguje, Boże. Czy mogą to w końcu naprawić? Nie wiem. Nie wiem, co oni mają z tym wspólnego. Dobra, idziemy zabić osobę, czyli kierowcę pociągu. Dobra, okej, mandacik rozdany, bo mu wjechałem w tyłek. Chociaż, no, wiem, że nie powinien zabijać, ale on jeździł wolno, więc no niestety musiałem go zabić, prawda? Bo to niezgodne z przepisami, dobra. Idziemy jeszcze zabić tą kierowcę bombowcę, ponieważ, se zostawił pociąg bez kierowcy bombowcy, pięknie, normalnie, nie wiem co nawet. Ja nie mam słów nawet do powiedzenia o tym. Dobra, okej, możemy sobie pojechać. Dobra, okej, tyle. Dobra, tylko wystarczy, prosto i już. Tylko mam nadzieję, że już za kilkanaście sekund nie będzie żadnego wypadku. Jeszcze dwa przejażdżki i koniec odcinka. Ani jeszcze jednej z nich zrobiłem. Normalnie piękni kierowcy, bombowcy. Normalnie z was jestem dumny. No, jeszcze gościa nie dogoniłem, bo oczywiście... No, pięknie! Normalnie pięknie! I teraz sobie nie pojeździmy se. No pięknie. Pamiętacie, że
że jakby ktoś mnie krytykował, to ja każdy kidosów załatwię. Każdy kidosów załatwię, więc no. No nie martwcie się, ale mogę was szybko załatwić i to wiecie jak? O tak, nie wiem czy to słyszeliście. Dobra, okej, ale sobie jedziemy na spokojnie. Dobra, ograniczenie do 75. Dobra. Tak jak mówi Lamazek Pinewood. Pamiętacie, że jak chcecie zrobić pościg, to pamiętacie, że pościgi się robi, gdy jakaś dana osoba przekroczy ten... Co ty robisz? Co ty robisz, gościu? Co ten gościu odwala? Jeszcze bez kierowcy bombowcy. Pięknie. Pamiętacie, że kiedy robić pościgi, gdy dana osoba wykroczy prędkość, czyli na dostawczych 105. Nie, 100 mówiłem, tak. Na osobowych 75 i na nuklearnych 65. I tak właśnie robimy pościgi, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze gdy dana osoba przejedzie na czerwonym świetle, ja mogę sobie przejeżdżać, bo jestem security, prawda? Gdy dana osoba przejdzie na czerwonym świetle, no i oczywiście, no i w sumie chyba to tyle. Chyba to tyle, albo nie. Jak jeszcze nie ustąpi komuś pierwszeństwa, no to tyle. I pamiętacie, że pościgi robimy trąbiąc, ponieważ nie ma sygnałów policyjnych, tak jak w Polsce. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o pościgi, prawda? O rany! Boże! Co tu się dzieje? No, myślę, że w tym momencie skończymy odcinek. Podlecimy sobie do tego tragicznego pożaru. Pamiętajcie, aby zostawić suba i lajka, bo na 250 słów będę wybuchać po prostu pociąg nuklearny przy kulatach. No i oczywiście dobijamy 150 subów do końca listopada. Jeszcze w sumie no ten dzień został, a jeżeli wam się nie uda, no to do połowy grudnia i tyle. Czyli do 16. I jeżeli nie chcecie, aby wasz pociąg skończył się tak, no to zostawcie lepiej suba, prawda? Aby wam pociąg się nie skończył tak jak ten. I jeszcze się gościu zabił, ponieważ szedł w ogień. Więc jeżeli chcecie, abyście tak nie skończyli jak ten gościu, który poszedł na spawna teraz, to lepiej zostawcie suba i lajka. No, to tyle. No i w sumie widzimy się w następnym odcinku. Pa!